Daniel Pawłowski, artysta, malarz pochodzący z... Włocławka. Z Włocławka jest dzisiaj naszym kolejnym gościem. Dużo sobie dzisiaj rozmawiamy o Kujawach i o Pomorzu. O Włocławku jeszcze nie było, więc na rozgrzewkę. Jedna, dwie, trzy rzeczy, za które najbardziej kochasz swoje miasto i ten region? To znaczy nie, ja ogólnie jestem typem domatora. Nie wyobrażam sobie, chyba że miałbym mieszkać gdzieś indziej. Mnóstwo moich znajomych z liceum, ze studiów powyprowadzało się gdzieś po Polsce i tak dalej. Ja jednak gdzieś tam osiadłem pod Włocławkiem w mojej wioseczce i tak chyba ogólnikowo. No ja tak wrastam korzeniami, gdzieś już się zakorzeniłem. A z takich jeszcze fajnych, szczególnych rzeczy mamy drużynę koszykarską, trzykrotnego mistrza Polski. Także też wspieram, oglądam i kibicuję. Tutaj konkurencja toruńskiego zespołu. Nieraz są ciężkie, ciekawe mecze, ale no jednak Anwil Włocławek górą. Tak, wspieram. Słuchaj, tak się składa, że dzisiaj w OnedRone rozmawiamy z osobami, różnymi fascynującymi osobowościami z tego regionu. Przed chwilą Adrianna Sułek, a więc lekka atletyka pochodząca z Bydgoszczy. Pytałem Adriannę o między innymi o takich pierwszych ludzi, którzy pojawili się w jej życiu, o pierwszych mentorów, pierwszych trenerów. Okazuje się, że w jej życiu była taka osoba niezwykle istotna. Kim była ta osoba, kim był ten człowiek w przypadku twojej drogi malarskiej, tak, artystycznej? Nieoceniona osoba, wspaniały człowiek, to był nauczyciel plastyki, u którego powiedzmy zacząłem chodzić na takie prywatne zajęcia w wieku 7-8 lat. Zostałem tam do końca ostatniej klasy liceum. Przygotowywał mnie jeszcze, bo oprócz tego ma wykształcenie, oprócz plastycznego ma wykształcenie historyczne, więc poświęcał się, żeby przygotować mnie do matury z historii. Robił to też nieodpłatnie. No, wspaniały człowiek, wspaniałe podejście do dzieci, szeroki wachlarz umiejętności. Uczył nas wszystkiego od powiedzmy rzeźby w glinie, w drewnie jako dzieci, naciągania, no, podstawy w ogóle te malarskie, naciąganie płótna, gruntowanie płótna, zbijanie blejtramów i wszystko inne dookoła, pastele, rysunki, akwarele. Nie, no ten człowiek, gdyby nie on, to naprawdę... A to widać w ogóle, z jakąś już teraz pasją i uśmiechem mówisz, że tylko wspominasz tamten okres. Tak. Ja przypominam sobie od razu, teraz miałem pierwszą wystawę indywidualną w Inowrocławiu i właśnie pan Waldemar przyjechał i to było też takie wzruszające dla mnie, myślę, że dla niego też, bo mnóstwo czasu spędziliśmy razem, z tego co wiem od osób, które gdzieś tam jeszcze młodszych ode mnie pochodzą do niego na zajęcia, często też tam gdzieś wspomina o mnie, także... Mamy tą więź taką, myślę, że już na zawsze. Słuchaj, młody człowiek często marzy o tym, żeby zostać, nie wiem, policjantem, piosenkarzem, aktorem, rzadziej malarzem. I chciałem zupełnie poważnie zapytać, ty pamiętasz coś takiego, że zrodziło się w twojej głowie już jako młodego chłopaka no taki rodzaj, nie wiem, miłości, takiego baktyla, takiej pasji, że ty wiesz, że ty bez tego w życiu nie poradzisz sobie. Nie, właśnie tak nie było. Wszyscy mi w koło mówili, włącznie z panem Bilińskim, wtedy jak moi rodzice zaprowadzili mnie pierwszy raz, on powiedział, słuchajcie, on musi się uczyć, musi się kształcić, jeżeli nie umie, to gdziekolwiek indziej, ale musi. No i powiedzmy, to było to, ja byłem trochę skazany. Za dzieciaka, no różne rzeczy, gry komputerowe, piłka, koledzy, nie za bardzo mi się chciało. Rodzice mnie zmuszali, musisz iść, Daniel, musisz się rozwijać. Ale w kierunku malarstwa. Tak, artystycznym, okay. No znaczy pan Waldemar... Oni widzieli to od razu, tak, bardzo mocno w sumie u wszyscy wkoło to widzieli, ja to rozumiałem. Co, tobie się nie chciało malować? Ale nie sądziłem, inaczej, nie, ja miałem świadomość tego, że jest mnóstwo ludzi utalentowanych, tym bardziej rozwój internetu wtedy. Ja widziałem w internecie artystów, którzy tworzyli na świecie i nie tylko na świecie, w Polsce, rzeczy wyjątkowe i nigdy nie wierzyłem w to, że taki chłopak z Włocławka, bez znajomości żadnych, tradycji takich artystycznych w rodzinie, bo nie mam takich tradycji w rodzinie. Bez w ogóle świadomości, jak w ten świat artystyczny wejść. Ja nie sądziłem, że to gdzieś tam się w pewnym momencie zazębi. Ja tak się śmieję czasami, że ja chyba byłem na to skazany, na to malarstwo z góry, bo już ja w liceum przeszedłem przez trzy profile tematyczne w klasach. Zaczynałem od biochemu. Po dwóch tygodniach zmieniłem na lingwistyczny, a po roku przeszedłem na matwis, a w końcu zdawałem historię rozszerzoną i chciałem iść na konserwację malarstwa. Także mówię, ja tą drogę to po prostu, no miotałem się jak nie wiem, a tak jak mówię, jakbym z góry był skazany, musiało to być tak, że musiałem malować, tak się to potoczyło, nie wiem jak, nie wiem dlaczego, no ale tak się zazębiło to wszystko, że mogę robić to, co w sumie kocham. To dlaczego nigdy, w końcu? Nigdy nie wierzyłem, że po prostu... Nie wierzyłeś w siebie? Tak, nie wierzyłem. Nie wierzyłem, że uda się po prostu wśród tych wszystkich wspaniałych, utalentowanych ludzi, że Danielowi z Włocławka, z małego pokoiku na osiedlu takim gęsto zabudowanym, że uda mu się wybić gdzieś w tej Polsce, nie? A gdzieś tam może nawet czasami na świecie. A kiedy zrozumiałeś, że może być jednak inaczej? Bo jak rozumiem, to wymagało pewnego zrozumienia, że twój talent jednak jest wybijający się ponad wiele tych rzeczy, które widziałeś w internecie. No to etapami szło, bo ja ogólnie
ja zaczynałem sprzedawać tak troszeczkę rzemieślniczo obrazy na Allegro, bo to była dla mnie, no ja nie wiedziałem, jak dostać się do galerii, nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego jak domy aukcyjne, gdzie sprzedałem sztukę. Zaczynałem tam i tam wypatrzyła mnie moja menadżerka. Ona powiedziała: Daniel, kończymy z Allegro, mówi, spróbujemy jakoś inaczej, mówi, tam w ogóle już nic, odcinamy się od tego. No i w międzyczasie, jak zacząłem trochę aktywnie na Facebooku działać, zauważył właśnie nas jeden z domów aukcyjnych Sopocki i wtedy zaprosili nas do siebie, tam spotkaliśmy się. No i ta pierwsza aukcja to była taka, że nagle okazało się, że ludziom to się, ta moja sztuka się podoba. Jakie to musi być przyjemne uczucie. Kurczę, no naprawdę, to było niezwykłe, bo nawet menadżer wtedy domu aukcyjnego, pamiętam, mówił, słuchajcie, no jak się uda taka, powiedzmy, ja wtedy sprzedawałem obrazy po 4000, 5, on mówi, jak się uda zrobić 12 tysięcy na debiucie, to będzie naprawdę fajnie. No, okay. Na obraz poszedł za 26. Dla mnie to było niewyobrażalne na tamten moment, że w ogóle ktoś może za mój obraz zapłacić takie pieniądze. A interesowałeś się tym, kto ten obraz nabył? Znaczy to zawsze człowiek się interesuje, aczkolwiek no to tak też nie domy aukcyjne mają swoich klientów i tak nie za bardzo. Ja mam wgląd w to, także nie wiem. Tak zapytałem o to, bo pewnie taka wdzięczność jest człowieka, który rozpoczyna. Jest. Ale ja mam wdzięczność za każdym razem. No za każdym razem, bo te ceny później rosły, to przebijało i tak dalej. I za każdym razem chciałbym temu człowiekowi jakoś podziękować, ale no też nie za bardzo mogę, bo nie wiem. Ale to wytłumacz proszę, co dzisiaj we współczesnych czasach, w roku 2022, a nie w 17, 18 albo 19 wieku, czy wcześniej, co jest tak właściwie największym sukcesem, mówiąc wprost, malarza, który funkcjonuje w takich czasach, jakie mamy dzisiaj? To jest właśnie to znaczy, kwestia nie. Domów aukcyjnych? Dlatego ja mówię, często ktoś mi gratuluje, a ja tak mówię, ja się cieszę, że to tak poszło, że ludzie to doceniają, ale ja mówię, sukces finansowy nie do końca jest sukcesem takim artystycznym. Ja nie z tego tytułu czuję się spełniony. Ja czuję się spełniony, najbardziej spełniony czułem się, jak zostałem zaproszony. I to było, powiedzmy, tam po jednej czy po drugiej aukcji, kiedy nie byłem naprawdę taki rozpoznawalny jeszcze. Zostałem zaproszony na wystawę międzynarodową do Wrocławia przez kuratora tej wystawy, pana Jasińskiego. I byłem jednym tylko z dziewięciu artystów z Polski na tej wystawie. A wystawa była naprawdę wyjątkowa. I to było dla mnie mega takie docenienie, mega sukces. Cieszę się z wystawy teraz mojej pierwszej indywidualnej w Inowrocławiu. No nie dość, że to było dla mnie duże wyzwanie, bo ja nie jestem właścicielem żadnego z tych obrazów. To moja menadżerka troszeczkę popracowała, zebrała to wszystko od kolekcjonerów. I no cieszę się, że dużo ludzi przyszło, tych zainteresowanych, z ciepłego przyjęcia przez pana dyrektora tego muzeum. No to są rzeczy, z których się cieszę, które jakoś mnie spełniają, a że przy tym wszystkim pozwala mi to godnie żyć i nigdy w życiu to nie bym się to obrażać. Nie, nigdy w życiu bym się nie spodziewał, że to do takiego poziomu się dotrośnie. Jaki był twój pierwszy obraz, jaki namalowałeś w życiu? No to było na pewno pamiętasz. Pamiętam, to było na zajęciach u właśnie pana Waldemara, to był koń taki, no jakoś to ja mogłem mieć wtedy 7-8 lat, bo my wtedy zaczynaliśmy już od razu z tymi obrazami olejnymi. Koń na niedużym płótnie i ten koń był na tle takiego zielonego pagórka, takiego wzgórza. No śmieszne to jest bardzo. Nie mam tego obrazu, nie wiem, co się z nim stało, nie wiem, gdzie on jest, ale no utknął mi w pamięci na zawsze. Ojej, to dobrze byłoby go chyba kiedyś odnaleźć. No szkoda. Trzymajmy kciuki, że kiedyś jak się odnajdzie, to będzie warto naprawdę bardzo nie wiem, ale chociaż oczywiście aspekt finansowy nie taki istotny. No, mój tata ma jeden z pierwszych, bo to chyba trzeci obraz, później już się szarpnąłem, drugi to był Malczewskiego, taki aniołek i trzeci to była śmierć Thanos chyba, Malczewskiego. I ten obraz jest niedokończony, ja go nie dokończyłem, chociaż bardzo dużo czasu nad nim spędziłem na zajęciach, w końcu zabrałem go z tych zajęć do domu, nigdy go nie dokończyłem, ale wisi u moich rodziców na ścianie. Tata się śmieje, że kiedyś powiedział, padły takie słowa, że jak ja skończę ten obraz, to on chyba umrze, ja powiedziałem, to ja go już nie będę kończył. No i tak ten obraz wisi, ale to jest chociaż ten jeden z trzech pierwszych, który został, jest. Co dzisiaj chcesz mówić ludziom swoim malarstwem? Wiesz, też się zastanawiam, jak w ogóle reagują ludzie, gdy, wiesz, czasem pojawiamy się w jakimś gronie ludzi, znajomych, przedstawiasz się, ktoś się pyta, czym się zajmujesz w życiu, ty mówisz, że jesteś malarzem, pewnie budzi tak, to no, ja zaciekawienie. Tak nie afiszuję się, ja nie lubię tak mówić właśnie o sobie artysta, ktoś mówi, a maluję, nie? I ostatnio na treningu piłki nożnej naszego bardzo syna. Dużo waży, co nie? Powiedzieć tak, sobie, jestem artystą. Nie mówię. A jesteś artystą, malarzem właściwie. Fajnie, jak ktoś tak to o tym mówi i cieszę się, kiedyś trudno mi było się z tym pogodzić, teraz jest coraz łatwiej, ale z reguły właśnie, jak mówię, maluję i często pada pytanie, no ale co, ściany, nie wiem, remonty i tak dalej. Ja mówię, no nie, obrazy, ale co, obrazy? Mówię, a co, da się z tego wyżyć, nie? Ja mówię, no nie jest najgorzej, nie? Także, no reakcje są naprawdę, naprawdę różne. Dopiero w momencie, kiedy ktoś pyta, no ale pokaż, no jak pokazuję, to nagle jest, no jest zdziwienie, bo jednak
w tych czasach mało ludzi maluje w ten sposób. Mhm. Wiem, co jest jednak, ktoś mówi, że maluje, czy tam jest po ASP i tak dalej, to jednak... Ten sposób? Tak. Czyli tak, żeby opowiedzieć naszym widzom, trochę ich wkręcić w ogóle w klimat tego, co tworzysz? Moje malarstwo jest... nosi znamiona malarstwa klasycznego. Ono jest w ujęciu troszeczkę odrealnionym, takim często jest gdzieś tam wrzucane, powiedzmy, do szuflady z malarstwem fantastycznym. Aczkolwiek ja maluję rzeczy realne w kompozycjach, może nierealnych, ale rzeczy realne. Ja maluję detale architektoniczne, rzeźby, portretuję często moją żonę. Pokazujemy teraz niektóre twoje prace naszym widzom, więc to będzie super. Doskonale, jeśli będziesz super. Takim przez chwilę naszym narratorem tej opowieści o twojej twórczości. Więc ja poprzez te rzeźby, poprzez te detale, ja próbuję ugruntować człowieka w tych czasach, w których my żyjemy w trochę dziwnych czasach, takiego zamętu, tego postępu technologicznego. Często, ja sam to wiem, człowiek się gubi, traci gdzieś te korzenie, odrywa się. Ja bym chciał jednak tym moim malarstwem nie dość, że ukorzenić człowieka w jego historii, w jego doświadczeniach takich, nie mówię, że życiowych, ale całego społeczeństwa, takiej klasycznej Europy, klasycznej sztuki, a do tego, tworząc tą kompozycję, staram się stworzyć ją w ten sposób, żeby rozbudzić pewne emocje, opowiedzieć pewną historię. Jeżeli ktoś nie będzie tego odbierał, jak jeden z dziennikarzy kiedyś podczas mojej rozmowy powiedział, nawet jeżeli ktoś twojego malarstwa nie rozumie, źle je odczyta, odbierze je jako dobrze namalowaną, kolorową plamę, ale jeżeli ktoś się w to zagłębi, to odkryje tam historię, odkryje pewne emocje i mam nadzieję, że pobudzi go do pewnych przemyśleń. No, dwukrotnie już określono, ja nie określałem nigdy swojego malarstwa, ale dwukrotnie określono w ostatnim czasie od dwóch osób je symbolizmem, neosymbolizmem, ze względu właśnie na moją próbę przekazania historii, emocji poprzez symbole. Więc no może gdzieś właśnie w kierunku symbolizmu takiego to idzie. Takiego nowszego, bo ten symbolizm taki XIX-wieczny, na przełomie XIX-XX, malczewski, to jest ten symbolizm taki bardziej romantyczny, ale to też inne czasy, bo wtedy Polska, powiedzmy, tęskniła za niepodległością, ten romantyzm był troszeczkę inny. My żyjemy w trochę innych czasach, ja staram się znowu cofać powiedzmy do przeszłości, do rzeźb, do architektury, żeby człowiek mógł też odnaleźć gdzieś w tym wszystkim, w tym pędzie siebie. Powiedz proszę jeszcze kilka słów na temat właśnie twojej pewnej relacji z twoimi odbiorcami. Czy to jest tak, że tu lubisz taką sytuację właśnie, że ty tworzysz, palujesz i właściwie tutaj twoja relacja z odbiorcą się kończy? Niech dana osoba zobaczy ten obraz. Chciałbym, żeby tak było. I była z nim sama? Czy jednak lubisz, nie wiem, czasami porozmawiać z człowiekiem, dowiedzieć się, jak ktoś przeżył ten obraz? Lubię, to inaczej. Lubię, bardzo lubię rozmawiać z ludźmi o tym, co tam widzą. Lubię im opowiadać o tym, co powiedzą. A właśnie, ja to ciekawe, bo mam wrażenie, że wielu artystów właśnie ale mówi nie. Ale nie narzucam, ja nie narzucam. Ja mogę powiedzieć, bo często... Czy to nie jest nic wstydliwego powiedzieć, jeśli bym zobaczył któryś z twoich obrazów i powiedział... Podoba mi się, ale nie rozumiem. Tak, nie odebrałbyś tego jego z niewagi. Nie, ja bym ci powiedział, słuchaj, byś zobaczył obraz Septem, albo obraz Bona, ostatnio taki dosyć głośny obraz Bona, z którego jestem bardzo zadowolony. I tam jest mnóstwo właśnie symboli, bo to jest obraz, który powstał do scenariusza filmu, niezrealizowanego filmu o Królowej Bonie, ale ja tam dostałem scenariusz z historią życia Królowej Bony i tam tymi elementami, ja to życie, elementami architektury, detalu, barwami chciałem to życie przedstawić. I gdybyś mnie zapytał właśnie, no dobra, ale co tu jest? To ja mógłbym ci to przedstawić w ten sposób, na podstawie tego scenariusza, tej historii. Ale jeżeli ty byś powiedział, ale w sumie, to ja tu widzę coś innego. Ja tu widzę problem, jakiś mroczny problem człowieka, jakiejś jego historii, jakieś rozterki. Ja bym powiedział, kurczę, wspaniałe, super, cieszę się, że odkryłeś w tym coś takiego, bo to chodzi. Ja na początku, opisując swoją sztukę, pisałem, ja jestem klucznikiem. Przekręcam kluczyk, uchylam drzwi, otwierasz ty. Wchodzisz, otwierasz i poznajesz. Daniel, malarstwo to jest... Dzisiaj jesteś już tego pewny po tej swojej młodości, też zastanawianiu się nad tym, czy to jest rzeczywiście właściwy kierunek. Jesteś przygotowany na to, że malarstwo to już jest całe twoje życie? To jest cały absolutny plan na życie? Tak, ja mówię, ja jestem skazany. Wstyd się przyznać. Ja nigdy nie pracowałem w inny sposób. Jedna, jedyna, ale to ciężko nazwać pracą, bo to były miesięczny dorobek na studiach, gdzie wyjechałem do skrobania jednego w drewnianym kościele stropu i odmalowywania tego stropu w zabytkowym kościele. Więc to był przez miesiąc taka jedna, jedyna praca. Oprócz tego, no niestety, zawsze, znaczy, stety i niestety. Zawsze to było malarstwo, ale gdybym, nie daj Boże, nie mógł malować, to jestem na straconej pozycji.
Takiego wariantu nie zakładamy. Powiedz proszę jeszcze, gdyby któryś z naszych, i to także pytanie o twoje inspiracje, gdyby któryś z naszych widzów chciał od dzisiaj rozpocząć taką przygodę z malarstwem, wchłonąć w ten świat, wciągnąć się, poznać i historię, i to, co dzisiaj dzieje obecnie w malarstwie, to jaką drogę byś polecał? Od czego można zacząć? Ale też pytanie, jakbyś miał, jakbym cię zapytał o dwóch, trzech malarzy w historii świata. Których twórczość była dla ciebie inspiracją, których podziwiasz. To zaczynając, to w ogóle jest... No, nie będę jakiś niezwykły w tym temacie, bo pewnie mnóstwo ludzi ich podziwia. To jest trójka, która będzie równocześnie na pierwszym miejscu. Matejko, Malczewski, Rembrandt. I to są ci... A jeżeli ktoś chce zacząć, to ja... Często ludzie do mnie piszą na Instagramie, na Facebooku. Daniel, ale jak to robić? Właśnie od czego zacząć? Próbuję i tak dalej. Ja mówię, próbuj dalej, próbuj. Jeśli chodzi o malowanie, tak, jak rozumiem. Maluj. Nieważne to, co. To, co kochasz, to, co ci się podoba. Nawet nie to, co kochasz, ale jeżeli masz pewien... jakiś stan melancholiczny, nie wiesz co robić, myślisz, że to jest bez sensu. Nieważne, spróbuj cokolwiek, weź sobie, skopiuj Rembrandta, spróbuj coś namalować swojego, ćwicz, nie poddawaj się, a w międzyczasie nagle zacznie ci się, bo u mnie też tak było, zaczyna się to zazębiać, zaczynasz myśleć, a spróbuj z detalem architektonicznym, a spróbuję, na studiach poznałem właśnie dużo tego detalu architektonicznego, rzeźb, zabytków. Mówię, spróbuję z tego stworzyć jakieś kompozycje, wpleść w to postacie, stworzyć jakąś historię, przekazać emocje, przecież tego jest tak ogromne mnóstwo, one są tak wspaniałym nośnikiem emocji, większość z nich, że wykorzystanie tego do stworzenia pewnej sceny naprawdę daje nam ogromny wachlarz możliwości. I jeżeli ktoś, nie poddając się, odkryje coś takiego w sobie, zepnie to wszystko, no to mam nadzieję, że tak jak w moim przypadku jest to droga do jakiegoś sukcesu. Czyli ty jesteś tym człowiekiem, do którego gdy piszą młodzi twórcy, to i ty im doradzasz i wyciągasz do nich dłoń. Staram się. Ach, czyli ty nie jesteś tą osobą, która gdy widzi, że nadchodzi konkurencja, to stara się zrobić wszystko, żeby ją od razu zdusić. Kiedyś pisałem do jednego z artystów, którego też podziwiałem, Peter Grisch się nazywa, też pisałem odpis austriacki, też mi odpisywał i gdzie byłem zszokowany wręcz, że zajął się takim tam Danielkiem, który do niego napisał. I ja to zapamiętałem, i ja też chcę taki być. No to ten mały Danielek z tamtych czasów, a dzisiaj Daniel Pawłowski, artysta, malarz, ja mogę to mówić absolutnie bez żadnego skrępowania, był naszym gościem. Dziękuję. To był drugi czy trzeci wywiad? Drugi na żywo. Myślę, że tych wywiadów może być jeszcze więcej w najbliższym czasie. No, mam nadzieję, że dam radę i przetrwam je. Cieszymy się, udałeś się z nami w podróż po Toruniu, bo tutaj dzisiaj gościmy wraz z całą ekipą Onet Rano. Daniel, bardzo serdecznie ci dziękuję. Ja dziękuję za tę miłą rozmowę. Dziękuję.